300 km na północny wschód od dwumilionowego Toronto i 200 km na zachód od Ottawy, stolicy Kanady, między pokrytymi lasami wzgórzami i błyszczącymi taflami wód jeziorami znajdują się kanadyjskie Kaszuby. Geograficznie położone w trójkącie miejscowości Vilno, Bears Bay i Cumbermere. Tak nazwane od pierwszych polskich osadników, którzy 130 lat temu przybyli tutaj z Kaszub nad Bałtykiem, by w kanadyjskim buszu wykarczować nadane im działki pracą swych rąk, uzbrojonych jedynie w parę prymitywnych narzędzi, wznieść swoje chaty i zacząć gospodarkę rolną. Przywiązani do tradycji, założyli pierwsze polskie katolickie parafie i z czasem usprawniali swoje sadyby i wznosili bardziej okazałe kościoły. Tu widoczny kościół Matki Boskiej Częstochowskiej został wybudowany w Wilnie w roku 1936. Za kościołem cmentarz z nagrobkami pierwszych osadników z przekręconymi polskimi nazwiskami, bo ówczesny kanadyjski urzędnik nie mógł wymówić polskich nazwisk i zamiast Rzekowskiego napisał Rekowskie, a zamiast Piekarski zrobił Piekarskie. Gospodarcza sytuacja uległa dalszej poprawie, gdy wraz z budową nowoczesnych dróg w połowie tego stulecia malownicze te okolice zostały otwarte dla ruchu turystycznego. I przybyła po wojnie do Kanady polska imigracja żołnierska, zaczęła w tych miejscowościach budować swoje domki letnie. Za nowymi przybyszami w Wilnie otworzyły się restauracje i inne podobne lokale dla turystycznej obsługi. Tą znajdujemy udekorowaną kaszubskimi motywami, portretami dawnych pionierów i polskim orłem. Także zainteresowany nazwą Wilno i dziejami pierwszych polskich osadników w Ontario przybyły po wojnie do Kanady kapelan polskiego drugiego korpusu ksiądz Rafał Żądziel i Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie już w roku 1952 zorganizowali tu w Wilnie pierwsze harcerskie obozy. I wkrótce potem zakupili ziemię na stały ośrodek harcerstwa polskiego. Stałe nowe skupisko legniskowo-harcerskie oficjalnie zostało zarejestrowane jako Kaszuby. Dzisiaj potomkowie kaszubskich pierwszych osadników nie mieszkają już w pionierskich chatach. Więc pomimo, że weszli w nurt kanadyjskiego społeczeństwa, nadal zachowują przywiązanie do języka przodków i polskich, czy też kaszubskich tradycji. W Bears Bay widzimy pomnik
i ulicę Karola Wojtyły. Tak nazwaną po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Nad jeziorem Halfway, na kolonii Zuchów, Buce i Karpaty, należących do Związku Harcerstwa Polskiego, przez cały miesiąc lipiec każdego roku rozbrzmiewają polskie piosenki. Praktyczna nauka języka i historii polskiej dla córek i synów Polonii, którzy urodzeni w Kanadzie, często przyjeżdżają tu na kolonie, nie umiejąc już nie tylko śpiewać, ale nawet mówić po polsku. A wyjeżdżają stąd obudzeni z powrotem do polskości. Zaszczepioną silną dawką tradycji i kultury ich ojców i matek. Chciałam wam podziękować za występy wczorajsze. Wasz kominek był, ten kominek wczorajszy był bardzo ładny. Bardzo ładnie, żeście się zuchy zachowywały. Jestem z was bardzo dumna. Ładnie, żeście tańczyły, śpiewały. Brawo! Zuch jest mały, dzielny zuch. Lubię zabawę, lubię ruch. Lasem marsz, wodą płyń i wesoło sobie żyć. Zuchy, dzielne zuchy, chcę poprośnie Polkę z tobą tańczyć chcę. Ale mama daje znak, drogie dziewczę, nie rób tak. La 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 Braci wiele, samba, 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 le, tarara. Mam majki kalosze, kalosze majki mam. Tarara, już tej kalosze nie noszę, bo duchom szkodą na wzrok. Tarara, samba, 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 le, oni na samby. Braci wiele, samba, 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 le. Samba jest cały rok, ta-ra-ra, samba, 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 le. To nie dla samby, dać ci wiele, samba, 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 le. Samba jest cały rok. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie, zobaczyła Kraków. Nie minie, zobaczyła Kraków, lekko pokochała, lekko pokochała. A dowód miłości swego opasała, a w domu na gościadzy. Bardzo mężni, bardzo mężni, polscy chłopacy, polscy chłopacy. I Barbakan! Z moczą jamę! Z moczą jamę! Króla Kraka! I Krakowiacy, ja dobrze nam! Jesteśmy najlepsi, nigdy zgodza na lej! Krakowiacy, ja dobrze nam! Jesteśmy najlepsi, nigdy zgodza na lej! I nasz lajkon, po Krakowie ciągle gon! Lajkon Nikolaj, lajkon przez cały kraj! Chick-a-rock-a-chick-a-boom.
Aha. Aha. Oho. Oho. Następny raz. Szybko. Szybko. Boom, tika, boom. Boom, tika, boom. Boom, tika, rak, tika, rak, tika, boom. Boom, tika, rak, tika, rak, tika, boom. Aha. Oho. Następny raz. Następny raz. Po polsku. Po polsku. Bumski, ciski, bumski. Bumski, ciski, bumski. Bumski, ciski, bumski. Bumski, ciski, bumski. Bumski, ciski, raski, ciski, raski, ciski, bumski. Bumski, ciski, raski, ciski, raski, ciski, bumski. Ahaski. Ahaski. Ohoski. Ohoski. Następny raz. Następny raz. Po polsku. Po polsku. Buma, cika, buma. Buma, cika, buma. Buma, cika, buma. Buma, cika, buma. Buma, cika, raka, cika, raka, cika, buma. Buma, cika, raka, cika, raka, cika, buma. Aha. Aha. Oho. Oho. Następny raz. Następny raz. Zatkanym nosem. Zatkanym nosem. Cika-bum. Boom, chicka, boom. Boom, chicka, boom. Boom, chicka, rocka, chicka, rocka, chicka, boom. Boom, chicka, rocka, chicka, rocka, chicka, boom. Budowali piwnicy, tańcowali zbójnicy, kazali se pięknie grać i na nóżki spozierać. Nad jeziorem Wadsworth zakon franciszkański założył swoje misje. Budynek mieszkalny i kaplica z drzewa. Wewnątrz udekorowana harcerskimi oznakami. A obok, w pięknym sosnowym lesie, wielki ołtarz z Matką Boską Częstochowską i prymitywne ławki. Ta leśna katedra w letnim sezonie na msze niedzielne zapełnia się setkami modlących kaszubskich wywczaszowiców i licznymi szeregami harcerzy.
Stajemy w tym miejscu przecież uświęconym. Uświęconym tą ofiarą mszy świętej. Kaszuby każdego lata przyjeżdża z Ottawy lub Toronto polonijny kabaret. Może dlatego, że to tak brzmi felicita, felicita bardzo. I napisałem do tej muzyki słowa. Felicita, kiedy wrócisz do domu całkiem pijany, felicita. Gdy się będziesz zataczał od ściany do ściany, felicita. Gdy z kieszeni wystawać ci będzie cinzano, felicita. Za te nocne wojaże, za rachunki w barze, felicita. Za te wszystkie wybryki, za szmule i bzyki, felicita. Za te wszystkie blondynki, brunetki, szatynki, felicita. Felicita. Weź fele, obejmij pół i piano, mia amore, do ucha jej nuć. Postaw cinzano na stół, dla feli to zrób. W pobliskiej stanicy harcerskiej wystawa Kongresu Polonii Kanadyjskiej wkładu Polaków w walkach o wolność w ostatnich dwóch wiekach. W okolicy Old Berris Bay Road, na rozrzuconych wśród leśnych polan i jezior harcerskich obozach, powiewają polskie i kanadyjskie flagi, a harcerskie totems oraz wymyślne hasła identyfikują obozy różnych szczepów. W bramie pod hale harcerzyk w mundurze na warcie. Owszem, wejść z kamerą można, ale najpierw należy zameldować się szczepowego. Ducha Andrzeja Woźniak. Szczep przyjechał tutaj biwakować z New Toronto. Harcerze w odróżnieniu od zuchów nie są rozmieszczeni w domkach, lecz biwakują w namiotach. Teraz są na wyprawie w terenie. I w obozie dość pusto. Obok obóz szczepu Pieniny. Podobna sytuacja. Harcerzy później spotykam na placu Millennium, kończących swoje poranne ćwiczenia. W obozie Hamilton nazwa szczepu od nazwy miasta
w Kanadzie, skąd chłopcy pochodzą, harcerze grają w siatkówkę. Giewoncie gra na jeziorze Wilka. Grupa na kanus próbuje otoczyć i złapać tego na kajaku. Gra kończy się prawie tragicznie dla kajaku. Po tej nieco dramatycznej przygodzie, wracając na obiad do swojej świetlicy, nasi wioślarze ze szczepu Giewont ze wznowionym apetytem zajadają potrawy, przygotowane i ugotowane przez swoich kolegów, wyznaczonych na ten dzień obozowych kucharzy. W obozie Montreal z prowincji Quebec był odpoczynek poobiadowy. Pojedynczy harcerz gra na gitarze. Na obozie szczepu Warszawa, położonego obok pięknego jeziora Kamieniskie na Kartuzach, na gruntach posiadłości Jana Żorakowskiego, sławnego polskiego pilota, osiadłego po II Światowej Wojnie w Kanadzie, ksiądz Marian Gill celebruje polową mszę świętą. Wieczorem na obozie chłopców z Mississauga, Wigry, meldują się dotychczas mniej uchwytne harcerki. Ze szczepu Jutrzenka z Otawy i Wieliczka z Mississaugi. Wspólna krótka msza święta, gdzie znowu spotykam księdza Mariana. Potem wspólne harcerskie ognisko. Yeah.
Mam brata, wielkie serce, pomieszczę się. Już do Rosji przyjechałam, dziurawie namiot zaraz dostałam. Woda się lała dziurometrowo i mi zalała i to i owo. I to i owo, i trójka, i trójka, dajemy swobodę. I to i owo, i trójka, i trójka, dajemy swobodę. Następny dzień jestem zaproszony z kamerą na regatę szczepu wodnego Bałtyk na jeziorze Wadsworth. Czekając na start, obserwuję harcerską przystań i próby nowicjuszy jazdy na surfboards. Chwili, gdy żaglówki wypływają na punkt startu, drużynowy Karol Jaworski zaprasza mnie na swoją motorówkę. Bym z bliska mógł śledzić przebieg wyścigu. Cztery żaglówki biorące udział w regacie obsługują załogi harcerskie ze szczepu Bałtyk w wieku od lat 12 do 18. Chłopcy manewrują jachtami z zapałem, by wykorzystać każdy podmuch wiatru i wysunąć się naprzód. Ich zadaniem jest okrążyć w najlepszym czasie i bezbłędnie trzy boje ukotwiczone w różnych punktach jeziora. Po zaciętej walce regatem wygrywa żaglówka numer 4 z chłopcami Jankiem, Marcinem i Tomkiem. Żaglówka z numerem 5 zajęła drugie miejsce. Po całotygodniowych ćwiczeniach i osobnych, obozowych czynnościach w sobotę wieczorem harcerki i harcerze dostają pozwolenie od Komendy Obozów Akcji Letniej na wspólny dancing w obozie Hamilton. Yeah.
niedzielę rano msza święta na Placu Milenium. I uroczyste poświęcenie pomnika bohaterskich powstańców Warszawy, harcerskich szarych szeregów. Mszę świętą celebrują ksiądz Rafał Grządziel, niestrudzony organizator i opiekun harcerstwa na ontaryjskich Kaszubach i już wcześniej poznany ksiądz Marian Giera. Ci młodzi ludzie walczyli o wolność. Wolność, którą znaczy się cierpieniem, którą znaczy się krzyżami. I dzisiejsze pokolenie, które na różny sposób zakowane jest w niewolę, musi dokonać zrywu, musi dokonać ofiary na miarę tamtych młodych braci i sióstr. Gdy Jezus wkraczał w bramy Jeruzalem, wołali Hosanna królowi Dawidowemu. Jezus wtedy powiedział: jeżeli oni przestaną wołać, to kamienie krzyczeć będą. Jeżeli byśmy zapomnieli o tej daninie krwi, o tym zrywie młodych ludzi, to kamienie wołać będą. I ten pomnik będzie znakiem wielkiego krzyku i wołania. Żebyśmy my byli odpowiedzialni za dar, który został złożony w nasze ręce. Módlmy się także za tych wszystkich, którzy w drodze życia, w wojsku, na zesłaniu, w katorgach, w więzieniach, gdziekolwiek złożyli życie swoje. I tych, co popadli na Monte Cassino. Chciałbym poprosić doktora Tadeusza Dim, ambasadora Rzeczpospolitej Polski,
oraz druha Marka Jagłę, harcmistrza przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika oraz druha mecenarza Marka Malickiego, prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, druhnę harcmistrzynię Zofię Podkowińską, wiceprzewodniczącą Związku Harcerza Polskiego poza granicami kraju. O przecięcie wstęgi. Drogi księże kapelanie, przewielebni ojcowie, szanowny panie senatorze, dear member of parliament, przewodniczący poprzedniej obecnej organizacji polonijnej, ale nade wszystko i przede wszystkim harcerze, żołnierze, bohaterscy obrońcy Warszawy, powstańcy. Drużyny zuchowe, harcerze i harcerki, druhny i druhowie, cała wielka harcerska rodzina. Szare szeregi, mit i poświęcenie sprzed ponad pół wieku. Pamiętajmy, że wszystko to zostało wyprowadzone z harcerskiego przyrzeczenia, z harcerskich sprawności, które tak jak wy, tamci chłopcy i dziewczęta przyszywali sobie na rękawie. Pamiętajmy, że bez harcerskiej powinności nie byłoby akcji małego sabotażu, nie byłoby Kedywu i nie byłoby tych wielkich 63 dni powstania warszawskiego. Wielkiego bohaterstwa. Któż tu zliczy, ile wielkich, wspaniałych życiorysów. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta i żołnierz, zginął w Pałacu Blanka zaraz na początku. Tadeusz Zawadzki, Zośka, ten, który odważył się poświęcić wiele po to, żeby uratować inny wielki symbol powstańczy, myślę o Janku Wytnarze Rudym. I w końcu może najbardziej tragiczny życiorys IV, Jan Lodowicz, pojmany już po wojnie, w Wigilię roku 1938 zginął w kazamatach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 9 stycznia 1939 roku. Wtedy, kiedy Polska wyrokiem jałtańskim przypieczętowanym w Poczdamie została oddzielona od państw wolnego świata. Polska wróciła do państw wolnego świata, jest krajem wolnym. I w tym sensie przeszłość jest przyszłością. W tym sensie, pomimo że kraj nasz nie jest w niebezpieczeństwie, miłości ojczyzny nigdy nie zawiele i strzeżmy jej wspólnie jak źrenicy oka. Pamięć szarych szeregów, tak jak powiedział to za Słowackim Aleksander Kamiński, kamienie rzucone na szaniec, przenieśmy ją ponad pokoleniami, ponad czasem, ale ten pomnik uosabia w sobie również inny fakt, przeniesienie ponad odległością. Jeśli pomyślimy, że w ontaryjskich i naontaryjskich Kaszubach na stadionie milenijnym będzie na zawsze ten fragment walczącej Warszawy w postaci warszawskiego bruku, w postaci fragmentu barykady i warszawskich zgliszcz zwieńczonych krzyżem. Trudno większy symbol i głęboko wierzę, że wszyscy harcerze i harcerskie, którzy tutaj, w tym miejscu, w Kanadzie, będą składać harcerskie przyrzeczenie, będą wierni tamtej tradycji, tradycji szarych szeregów. Niech was Bóg prowadzi. Dziękuję.
Następnie proszę senatora doktora Hajdasza o kilka słów. Szanowny panie przewodniczący, panie ambasadorze, wielki księża, as governor general, I am honored to send my warmest greetings to all those attending the unveiling and blessing of a monument honoring Polish Boy Scouts and Girl Guides who persisted, who perished during the Warsaw Uprising in 1944. 5 decades ago, the world began to learn of the immense human tragedy suffered by so many people during World War II. In this year, when Canadians are celebrating the 50th anniversary of the end of that conflict, it is only appropriate that the Polish-Canadian community pay special tribute to the young Boy Scouts and Girl Guides who died in the Warsaw Uprising and other struggles. Their courage, suffering, and death are a solemn reminder that we must strive to ensure that the horror of World War II never occurs again. Chciałbym dołączyć się do tych słów pana gubernatora generalnego i złożyć moje podziękowanie w imieniu rządu kanadyjskiego. Wieczorem wspólne ognisko. Pod tym samym motywem kamienie na szaniec. Dla prawie 600 obozujących na Kaszubach polskich harcerzy i harcerek. Komendy ZHP w Kanadzie oraz gości. Kierownikiem ogniska jest harcmistrz druh Bogdan Wodarczyk. Rodzice i goście, witam wszystkich serdecznie na naszym ognisku. Tematem naszego ogniska jest i tytuł Kamienie na szaniec. Poproszę teraz drucha harcmistrza Andrzeja Machuta. Ognisko i szumią gnieje, grożeniowa jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski strzesza czas. O rycerstwie z nadkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy kuszy las. Kamienie na szaniec. Panie Janie, tutaj będzie Frère Jacques. Frère Jacques, Donne Janie, Donne Janie, Sonne de Maxime, Sonne de Maxime, we
czy Japońcy? Były siły, czy Japońcy? Jach? Jach. Trochę za powoli. Jach? Jach. Jak se drakse? Jak se drakse? Jak se drakse, drakse broni? Jak se drakse, drakse broni? Once there were three Japanese women. Once there were three Japanese women. Sitka? Sitka. Sitka drypka? Sitka drypka. Sitka drypka limponponi. Sitka drypka limponponi. No i naturalnie na świat przyszły dzieci. Do pierwszej rodziny przyszedł jak sypka szach. Jak sypka szach. Jak se drakse, sypka drypka szach, mach. Jak se drakse, sypka drypka szach, mach. Jak se drakse, drakse droni, sypka drypka limponponi, szach, mach, szach, szaroni. Jak se drakse, drakse droni, sypka drypka limponponi, szach, mach, szach, szaroni. Zdechła łajka! Zdechła łajka! Z spódnika! Ze spódnika! Satelita, 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 Zaporywa, klauz
lotnisko. Drugą część, która jest poświęcona wyłącznie Starym Szeregom. Rozszumiały się dzieci, rozpaczała się dziewczyna tu. Orle z oczy podniosła błyszczące, na żołnierski na twardy życia los. Orle z oczy podniosła błyszczące, na żołnierski na twardy życia los. Szumrucie jeszcze na warszawskie. 63 dni bezgranicznego poświęcenia, ofiarnej i heroicznej walki o zachowanie godności narodowej, godności ludzkiej. Młodzież i dzieci warszawskie walczące we wszystkich dzielnicach bohaterskiego miasta. Brzozowe krzyże na Powązkach nie są w stanie oddać liczby polskich Orląt, które poległy za sprawę. Nie ma już tej Warszawy. Gdzie nasza młodzież? Gdzie nasze Orlęta? Co za ciebie walczyły? Polsko, Matko Święta. Wszystko odeszło tak strasznie daleko. Tęsknota targa sercem. Czy kwitniesz jeszcze łąko ponad rzeką? Wzorzystym barwkobiercem? Czy kwitną jaskry, fioletki, smuki? Czy pachnie mięta w rowie? A ponad rzeką, czy zawsze jaskółki gonią obłoki różowe? Rozkwitały pęki biały róż, w róże szynku z tej pojęki wróż, Dorotę o włosach jak płatki słoneczników wszyscy znamy. Kiedy drogą szła piechota, to z uśmiechem swym Dorota otworzyła szerzej wrota, pierwszej czwórce poszła świat. I jak stoi w sierpniu niebieskiej, starodawnej tej piosence, to dziewczęce swoje serce w Agrykoli dała nam. Bo Dorota roze świata ma dla wszystkich jasny wzrok. Przed Dorotą rozkochaną wiara daje równy krok. Przed Dorotą, przed Dorotą ważność i na prawo. Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, to jedna z piękniejszych postaci batalionu Parasol. Śmiertelnie ranny zmarł 10 września 1944 roku w szpitalu powstańczym przy ulicy Mokotowskiej. I dla Żydnia wola, bronią je chłopcy od Parasola, choć na tygrysy mają pisy. To wasze wiarki, dzielne chłopaki są tarara, czuwaj tarara i tężaj. A każdy chłopak chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. Czy być
się kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buzaka. I tych, co przetrwali i żyją wśród nas, i tych, których śmierć dosięgła, wciąż będziemy ich wspominać. Harcerze, rozstrzeleni na katowickim rynku. Pamiętamy o nich! Warszawa się podaje. Już tych listów nie potrzeba. Poczekaj! Mamo! Nie płacz! Jestem zdrów i cały. Trzymamy się. Ucałuj tatusia. Niech się o mnie nie martwi. Spotkałem wczoraj Wandę. Bronią barykady na Starówce. Bądź zdrowa, mamo. Muszę iść dalej. Kochana mamusiu, wczoraj zginął Tadek. Taki młody, prawie dziecko. Bądź silna, nie płacz. My będziemy bronili się do ostatka sił. Kochana babciu, odnalazłem tatusia. On pracuje w szpitalu powstańczym, bo ja tu właśnie leżę. Nie mam już ręki, babciu, ale to nic. Przestanie boleć. Babciu, czy nie wiesz, co się stało z mamą? Twój wnuczek, Ryś. Będziemy tak budować harcerski twarzy w stroju, otworzyć nim konwojem dla prawdy i pokoju. Rzuca nam wyzwanie ze wschodu czy zachodu, zawisza miecz nam poda i ruszy do pochodu. Zadrutni ziemia czarna i zaczy pod stopami, będziemy szli do boju.